Dzisiaj przypomnimy Państwu sylwetkę gorzowskiego artysty fotografika Waldemara Kućki. Zacznijmy jednak od początku. Waldemar Kućko urodził się na Litwie, a konkretnie w Kalitach w powiecie wileńskim 19 czerwca 1932 roku jako trzeci syn Ludmiły i Franciszka. Za sprawą powojennych losów przyjechał z matką do Gorzowa. We wrześniu 1945 roku, mając 13 lat. W 1946 roku kończył edukację na poziomie podstawowym w publicznej szkole podstawowej nr 1 imieniem Marii Konopnickiej w Gorzowie. Następnie kontynuował naukę w publicznej szkole zawodowej przy ulicy Dąbrowskiego, obecny budynek Zespołu Szkół Mechanicznych. W młodzieńczym okresie miał też Kućko epizod polityczny i tak w 1950 roku Waldemar zostaje aresztowany za przynależność do harcerskiej organizacji podziemnej Batalion Śmigły, gdzie występował pod pseudonimem Natalia. W lipcu 1951 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze ogłasza wyrok. Waldemar Kućko zostaje skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Oskarżony jest też o podłożenie bomby w prokuraturze przy ulicy Moniuszki, a także utrzymywanie za pośrednictwem Stryja Sławomira kontaktów z ojcem przebywającym za granicą. Jest 1953 rok, Waldemar kończy naukę w Technikum Fototechnicznym Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła w Łodzi, kierunek Dział Fotograficzny, Wydział Fotografii Ogólnej. W tym też roku otrzymuje nakaz pracy. Od sierpnia 1953 roku do końca lipca 1956 rozpoczyna ją w zakładach włókien sztucznych Stilon. Jednocześnie odbywa służbę wojskową w karnej kompanii górniczej od października 1953 roku do grudnia 1955 roku. Przymusowo zatrudniony w batalionie pracy przez większość czasu pracuje jako górnik dołowy w kopalni Wujek. Powraca do Gorzowa w 1955 roku i kontynuuje tutaj pracę w Stilonie. Początkowo zostaje zatrudniony w laboratorium Wydziału Naukowo-Badawczego, a następnie w Ośrodku Informacji Technicznej i Ekonomicznej Stilonu. Dopiero 1956 rok to początek prawdziwej przygody Waldemara z fotografią. Wstępuje do oddziału Polskiego Towarzystwa Fotograficznego w Gorzowie, obecnie Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne. Czynnie uczestniczy w amatorskim ruchu fotograficznym. Zdobywa pierwszą nagrodę w konkursie fotograficznym dotyczącym tematyki miejskiej, ogłoszony przez Wydział Kultury Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie. Jednocześnie rozpoczyna współpracę z gazetą zakładową Stilon Gorzowski. Coraz częściej zaczyna wysyłać swoje prace na różne konkursy fotograficzne w Polsce i za granicą. Organizuje i pokazuje pierwsze wystawy indywidualne, zdobywa nagrody w Polsce i za granicą. W 1963 roku ma też pierwszą indywidualną wystawę w Gorzowie pod tytułem Gorzów 1958-63 w klubie NOT w Gorzowie. Będąc zafascynowany widokami Gorzowa, postanawia dokumentować wydarzenia i zmiany zachodzące w mieście. Jest entuzjastą industrialnych przemian. Cyklicznie odnotowuje przeobrażenia zachodzące w wizerunku miasta. Śledzi proces zastępowania starej po niemieckiej zabudowy nowoczesną. Pokazuje w optymistycznym nastroju rodzące się nowoczesne budownictwo wielkopłytowe. Ten wątek przewijać się będzie przez cały okres jego twórczości. W tym też okresie inspirujące dla Kućki były niewątpliwe spotkania tak zwanego stolika nr 1 w klubie Międzynarodowej Prasy i Książki Empik. Miejsce wymiany wolnej myśli i konfrontacji poglądów jego uczestników. Tutaj spotykało się i prowadziło zażarte dyskusje gorzowskie środowisko kulturalne. Jako nieformalny członek tego gremium Kućko upodobał je sobie nieprzypadkowo. Przy klubie Empik bowiem zniknęła ulica Braniborska, którą fotografował. Obok stał arsenał, któremu poświęcił tak wiele uwagi. W pobliżu znajduje się katedra, z wieży której z upodobaniem fotografował zmieniającą się panoramę miasta.
a weźcie stąd, dzieliło przecież go tylko kilka kroków od pracowni mieszczącej się przy obecnej ulicy Wełniany Rynek 10. W wyniku aktywnej działalności artystycznej i ciągłego rozwoju twórczego postanawia kandydować do elitarnego grona artystów fotografików zrzeszonych w Związku Polskich Artystów Fotografików. W 1972 roku bierze udział w wystawie Konsultacje 72 dla kandydatów do Związku Polskich Artystów Fotografików w Muzeum Okręgowym, czyli dzisiaj obecnym Lubuskim, w Gorzowie, wspólnie z kilkoma innymi kandydatami. Na egzamin dyplomowy do Związku Polskich Artystów Fotografików przygotował zestaw pod tytułem Pokolenia. To fotografie szpul, zwojów, kabli, taśm komputerowych, obraz martwej natury, produktu wzorcowej fabryki w powiązaniu z postacią człowieka, bezimiennego świadka działań tam zachodzących. W sposób metaforyczny przedstawił obraz kultu maszyny, ikony etosu przemysłowego. W grudniu tegoż roku jako pierwszy Lubuszanin zostaje przyjęty do Związku Polskich Artystów Fotografików i otrzymuje legitymację z numerem 396. W dalszym ciągu wystawia swoje fotografie na wystawach zbiorowych i indywidualnych. W 1977 roku kończy pracę w gorzowskim Stilonie i rozpoczyna stałą współpracę z Gazetą Lubuską jako fotoreporter. 22 listopada 1981 roku Waldemar Kućko umiera na atak serca tuż po powrocie ze zjazdu Krajowego Solidarności Wiejskiej w Santoku w wieku 49 lat. Teraz omówimy cechy twórczości Waldemara Kućki. Od czasu, kiedy rozpoczął współpracę z prasą, szczególnie w latach 60. i 70. jako fotoreporter, rysował obraz otaczającej go rzeczywistości torem w stylu street fotografii, ale nie tak jak Robert Frank, poddając się swobodnemu, intencyjnemu kadrowaniu. Przeciwnie, zmierzał do przedstawienia rzetelnego obrazu sytuacji zastanej bez zniekształceń, obiektywnie na tyle, na ile fotografia w ogóle potrafi i może być obiektywna. W obrazach tych, ale też w późniejszych realizacjach dotyczących choćby zagadnień związanych z przemysłowym Stilonem, a także nowoczesnym budownictwem, doszukać się można wpływu stylistyki stosowanej przez amerykańską fotografkę Margaret Bolker-White. W twórczości Kućki, w jego sposobie widzenia otaczającej go rzeczywistości, można dopatrzyć się kilku zasad, którym w zasadzie przez cały okres był wierny. Prymat pierwszego planu to jest podkreślanie, niekiedy przerysowywanie, lecz bez zbędnej deformacji obiektu znajdującym się najbliżej aparatu fotograficznego. Konstruktywistyczny ład kompozycyjny sprowadzający się do przedstawienia pełnej geometrycznej bryły osadzonej w przestrzeni. Szeroki plan, skłonność do pokazywania na obrazach dużej przestrzeni i szerokiej perspektywy. Perspektywa ptasia to konsekwencja poprzedniej cechy, skłonność do takiego przedstawiania rzeczywistości, w którym punkt widzenia obserwatora znajduje się na wysoko ponad ziemią. Cecha ta szczególnie widoczna jest w fotografiach architektury, pejzażu miejskiego i przemysłowego. Na koniec pozostaje mi przypomnieć, że Muzeum Lubuskie Jana Dekerta w Gorzowie wydało już 2 tomy fotografii Waldemara Kućki, a także przygotowało wystawę jego fotografii, która znajduje się w Spichrzu i będzie czekać na Państwa, aż wszyscy obejrzymy tą wystawę i będziemy mogli ją obejrzeć, i serdecznie na nią zapraszam.